Zachęcajcie każdego dnia. Nauczanie domowe. 12 stycznia. List do Hebrajczyków, rozdział 3, wersety od 7 do 14. Bracia, postępujcie jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez lat 40. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem, zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, to też przysiągłem w swym gniewie, nie wejdą do mego odpoczynku. Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa to, co zwie się dziś, aby ktoś z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. Duch mówi do ciebie, uważaj jak słuchasz. Duch Święty mówi do ciebie przez Pismo Święte. Duch Święty mówi do ciebie, nie trać wrażliwości serca. Autor listu do Hebrajczyków odwołuje się do tego, że przecież Izraelici widzieli Boże dzieła przez 40 lat. Słyszeli Boże słowa przez 40 lat. Oczywiście inaczej troszkę niż my. Oczywiście poprzez pośrednictwo Mojżesza, ale wszystko to mieli na wyciągnięcie ręki. Dlatego ta przestroga Ducha Świętego dla nas. My naprawdę mamy w Polsce wiele rzeczy na wyciągnięcie ręki. My naprawdę mamy w Polsce dużo pięknych, wspaniałych słów Boga, dzieł Boga, cudów Boga przed nosem. I stąd jest to wołanie Ducha Świętego. Gdy głos Boga słyszysz, nie zatwardzaj serca. I sam autor niesie tu jeszcze taką podpowiedź. Uważaj, by nie było w tobie przewrotnego serca niewiary. Myślę, że bardzo dobry jest to przekład, kiedy to serce jest nazwane przewrotnym. W oryginalnym tekście mamy serce, które jest nazwane niegodziwym. No ale właśnie ta przewrotność jest tą niegodziwością, to, że widzę wiele, słyszę wiele i nie idę sercem, nie reaguję. Udeptałem to serce i teraz ta gleba jest niesprzyjająca ziarnu, które już zostało rzucone. Ale skutek jest jaki? To serce staje się błądzące. To serce potrzebuje tego ziarna dla siebie samego. To serce musi być obsiane na nowo, bo inaczej nie ma tego życiodajnego, tego jaśniejącego, tego odradzającego zasiewu ducha. I dlatego serce coraz słabiej bije, dlatego serce coraz gorzej funkcjonuje i coraz mniej napędza mnie do Bożych dzieł i Bożych dróg. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że autor listu do Hebrajczyków daje też lekarstwo. Pokazuje, co jest tym lekarstwem dla twojego serca, dla twojego życia. Wzajemne zachęcanie się. I tu znowu można kilka wymiarów podać tego wzajemnego zachęcania się. Ale pierwszy to to, że wypowiadasz dobre słowa. Że błogosławisz, że mówisz, że zachęcasz. A drugie to, że nawzajem to robimy dla siebie, czyli jesteśmy we wspólnocie. Ktoś mnie zachęca i ja zachęcam kogoś innego. I to wzajemne zachęcanie jest piękne i owocne. Ono ożywia twoje i moje serce. Sprawia, że nasze serca są otwarte na ten zasiew Ducha Świętego. I prawdę powiedziawszy, kiedy przeczytałem ten 13 werset 3 listu do Hebrajczyków, zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, to wzruszyłem się. Zauważyłem, że tutaj, teraz, w tym słowie, odkryłem motto nauczania domowego.
nauczania, które jest codziennie, nauczania, które jest zachętą, nauczania, które Bóg wykorzystuje, aby moje i Twoje serce było coraz bardziej otwarte na ten zasiew. Byśmy nie stwardnieli. Zadanie dla Ciebie na dziś. Dla kogo możesz być zachętą? Do słuchania Pana Boga, do czytania Pisma Świętego, do niepopadania w zwątpienie, do gorliwości i tak dalej. Dla kogo możesz być taką zachętą? Dzisiaj bądź. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.